Marku, dzisiaj była taka fajna uroczystość w Lublinie. Twojego tatę awansowano. Awansowano. Dopiął się, taka klamra spięła te całe uroczystości, ten etap z pochówkiem, za tym, za tę poniewierkę żołnierską dostał ten awans na podporucznika. No i czuję się synem oficera. No to bez wątpienia gratulacje personalne skierowane do ciebie. I uczucia swoje zdążyłeś wyrazić. A najbliżsi jak zareagowali? No też wszyscy byli podekscytowani, zadowoleni, no bo jednak to jest... Wojsko jest wojskiem i syna mam w wojsku, który też jest bardzo dumny z tego powodu, że dziadka... W sumie tułaczka twojego taty można by powiedzieć, że się zakończyła. Zakończyła. Trzeba cały w spokoju w jednym miejscu. W jednym miejscu. No tak. Cała rodzina też ma taki wewnętrzny spokój. I pora teraz na nowy nagrobek z nowym napisem. To może niech zostanie. W historii został taki. Zobaczymy. Zobaczymy. Dzięki. Dzięki.